Witam, z tej strony Rowa, to jest kończynek naszej serii Fun Games. Dokładnie tak, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku Sonic Drift 16-bit. Dokładnie tak, od tego samego twórcy, który stworzył świetne Sonic Triple Trouble 16-bit. Kolejny jego twór, który przetwarza, przerabia 8-bitową grę w 16-bitowe cudo. Dokładnie tak. Main menu, w którym w tej chwili siedzimy, pewnie jest lekko słabej jakości, ponieważ... Da się zmienić w tej grze rozdzielczość do fullscreena, ale niestety zawsze się resetuje i na main menu jest w tej chwili słabsza jakość. Ja teraz już, moi drodzy, tutaj wchodzimy sobie do opcji. Po opcjach nawet widać, że to jest ten sam twórca, przysięgam. Robimy sobie fullscreen i wszystko już powinno w tej chwili, moi drodzy, śmigać. Dokładnie tak. No kurde, jaram się. Zagrajmy, co? Przysięgam. Mamy do wyboru, moi drodzy, Sonika, Tailsa, Knuckles'a, Amy, Metal Sonika, Fanga oraz Robotnika, więc już więcej niż oryginalny Sonic Drift, co jest bardzo fajne. Bierzemy sobie chyba klasycznie, weźmiemy sobie Sonika, moi drodzy. Dokładnie tak. I mamy aż 3 plansze. Ja tu sobie jeszcze tylko pozwolę zgłosić, bo mam trochę cicho tą grę. Okej. Okay. Balloon Panic, mamy Sendopolis i Casino Night, czyli ponownie kompletnie nowe traki, których nie było w oryginale. Boże, dajcie wody, Balloon Panic, lecimy. CPU Aggression. Dajemy sobie na medium. Nie chcę, żeby było za łatwo, zaraz nie chcę, żeby mnie rozjebali, za przeproszeniem. I mamy takie, jo, mamy tutaj takie też podpowiedzi. Jazda. Lecimy. Nie wiem, jak jest sterowanie. Okej, okay, dobra. Mogę spojrzeć. Wow! Okej, okay, tak mogę driftować. Yo! Yo! Co jest? Jakie Mario Kart, ty? Okej. Okay. Oh fuck! Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Czy tam był, kurde, Barrel of Doom? Dobra, jak się używa... Okej. Ale mi kopią dupę, Jezu, ja jestem nieprzyzwyczajony do tego driftu, strasznie. Okej. I widzicie, już mi kopią dupę, jestem na medium, przysięgam. Dobra, mamy speed shoes. Przez to, że nie mogę na razie się przyzwyczaić do tego drifta. Kompletnie nie to, czego się spodziewałem. Żeby nie było, nie uważam, że ten drift jest zły, tylko po prostu nie spodziewałem się takiego drifta. Już powoli ogarniam, jak się go używa. Spokojnie, chill the fuck out i te sprawy. Fuck, w nic nie trafiłem, no. Głupie chamy. Dobra, give it to me. Dobra, mamy speed shoes i ja sobie z nich skorzystam aktualnie. Okej, okay, final lap. No to trzeba się postarać w tej chwili. Okej, okay, ponownie speed shoes. Rozumiem, gra widzi, że jesteśmy dość nisko, więc próbuje nam pomóc, jak to tylko się da. Dzięki, gro aktualne. Przysięgam. Dobra. O, mamy tego badnika z Oil Ocean. Okej, okay, zakładam, że on tam do tyłu poleciał. Fuck! Tails wypadł. No nie! Czwarty skończyłem. Oh, well. Dobra. Nice, dobra, to gramy sobie dalej. Teraz chciałbym spróbować pokrać jako Nipples, więc lecimy Nipplesem. Sandopolis. Medium ponownie. Nie mam zamiaru zniżać, spokojnie. Aż tak źle ze mną nie jest. Dobra. Sandopolis, let's fucking go. To jestem w sensie, że Sonic 3 Cast, skąd był tamten poziom? Trochę przypominał mi poziom Competition Mode z Sonica 3 NK właśnie. Przynajmniej względem nazwy, bo poza tym to nie. Yo, jaki świetny remix. Przypomina mi trochę remix z Team Sonic Racing. Oh fuck! Nie miałem pierścieni, mnie to rozwaliło kompletnie. Okej, okay. I get it now. Dobra, bo już myślałem, że jak załadujemy cały pasek drifta, to nie wiem, coś się stanie, wpadniemy w poślizg czy coś. Ale tak się nie dzieje. Dobrze mi idzie. O! O! Nieskończone! Nieważne. Było semi-nieskończone przyspieszonko. Dobra.
Dobra. Ponownie dobrze nam idzie. Nie mogę się za Chiny przyzwyczaić do sterowania w tej grze, like. Dobra. Dobra, użyję. Zepsuję motyw. Ci oni są, ja ich w ogóle jeszcze dogonię kiedyś? Chyba nie. Nie zapowiada się przynajmniej. Ale po co mi nieśmiertelność, gro? Literalnie. O, to prędzej. Okej, okay. Co zrobiłem? Nie wiem. Był szmaragd i... zrobiło to jakiegoś, kurde... nice! Zrobiło to jakiegoś tego, kurde... jakiś taki efekcik. Aruno, świetnie mi idzie w tą grę aktualnie. Przysięgam. No dobra, Metal Sonic. Jeszcze chciałem Metal Sonica spróbować. Casino Night, zobaczmy. Może Casino Night mi pójdzie. Dobra. Wiecie co, po prostu tak sobie myślę, że to nie jest po prostu może gra stricte dla mnie, może powiem w taki sposób. Nie lubuję się w tego typu wyścigach. Przyznam się wam od razu bez bicia. I mean, to co zrobił ładnie, pięknie tutaj twórca, to jest po prostu god work, ok? Ale ponownie nie jestem fanem tego typu wyścigów. Jestem w niekiepski, jak chcesz to widać. To już w drifty oryginalne byłem lepszy. Mówię, może ponownie, po prostu przez to, że sterowanie jest dla mnie niecodzienne? O! Badnik z Sonica CD, let's fucking go. Teraz idzie mi lepiej, widzę z git. Bumpery, forełem czy coś. Okej. Okay. Czy mogę to aktualnie do tyłu? Tak, mogę. Okej. Okay. Ale chyba nie muszę wciskać specjalnie przycisku do tyłu, jak w All Starsach, racingach, bo z kolei mnie to lekko spowolniło, jak tak zrobiłem, więc zakładam, że nie wiem, automatycznie to ciśnie, jak wszyscy są za nami. Maybe. Okej, okay, bombę ze Scrap Brainu puściłem. Dobra, pyk, ponownie. Okej, okay, let's fucking go. Okej. Okay. Mam badnika i zobaczmy moją teorię. Nie, muszę robić do tyłu, ale to mnie też lekko spowolniło. Dobra. Uff! Ach, kupię bampery. O dziwo, na razie trzymamy się na pierwszym miejscu, moi drodzy. O fuck! Nie! To było na tyle, jeśli chodzi o moje pierwsze miejsce. Dobra. Jezus Maria! Spokojnie. Mamy ostatnie okrążenie, więc może coś jeszcze uda się wywalczyć. Gin Sonic. Goddammit. O, była ta gwiazda z Metropolis. Dobra. To są te przepaście, więc uwaga. Okej, spada jej mi. Spada jej mi. Nie! Myślałem, że to w nią trafi. Jest, let's fucking go! Nice! Okej. Okay. Trzecia plansza udało się na pierwsze miejsce. Mówię, ponownie. Jest to spoko, ale to serio nie jest gra dla mnie. Ja to przyznaję od razu. Zarazem naprawdę nie szkalując, bo fanowska gierka wydaje się być naprawdę spoko. Ale wydaje mi się, że to nie jest po prostu dla mnie. Ale zarazem mówię, bardzo, bardzo fajna. Napiszcie, co wy sądzicie o tej gierce, bo mówię, jest git. Jest naprawdę git, ale to raczej nie jest coś, co ja bym się osobiście zagrywał. Tak więc, moi drodzy, to było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek Fun Games. W dzisiejszym odcinku graliśmy sobie Sonic Drift 16-bit. Dokładnie tak. No i, no co, jest w pytkę. No, ponownie... twórca Noah wziął po prostu 8-bitową grę i zrobił z nią coś szalonego, okej? Okay? Po prostu spowodował, że została, że przeszła na wyższy level, o, może powiem w taki sposób. Tak więc, jak już mówiłem, dzięki i do zobaczenia na następnych odcinków.
See ya!